W tym filmie podłączymy i skonfigurujemy sterownik do rolet i żaluzji systemu automatyki domowej Fox. Zapraszam do oglądania. Otwórz roleta. Jasne, otwieram urządzenie roleta. Sterownik Fox umożliwia także sterowanie roletami za pomocą poleceń głosowych. Aby było lepiej widać, przewody zasilające oznaczone są czerwonymi opaskami na końcach. Samo podłączenie modułu do zasilania i do rolety jest bardzo proste. Łączymy według schematu zamieszczonego w instrukcji. Jako przycisków sterujących lokalnych użyjemy łącznika żaluzjowego, który dotychczas współpracował z tą roletą. Aby zmieścić moduł w puszce, musi być ona głęboka lub kieszeniowa. Po podaniu napięcia łącznikiem żaluzjowym, czyli lokalnie, możemy sterować roletą od razu. Następnym krokiem jest dodanie urządzenia do aplikacji oraz jego personalizacja. Polega ona na nadaniu haseł oraz skonfigurowaniu połączenia z domową siecią Wi-Fi oraz konfiguracja zdalnego dostępu. Jeżeli wcześniej mieliśmy już jakieś urządzenie Fox skonfigurowane, wystarczy użyć ustawień domyślnych. Dodajemy sterownik rolet do folderu, czyli do danego pomieszczenia. Po dodaniu wychodzimy z trybu edycji folderu i od tego momentu możemy już sterować roletą, ale jeszcze nie do końca skonfigurowaną. Po dłuższym przytrzymaniu palca na ikonie wchodzimy w ekran szczegółowy.
Tu wybieramy ustawienia i kalibrujemy roletę ręcznie lub automatycznie. Kalibracja polega na ustawieniu czasów otwierania i zamykania, tak aby później położenie rolety było procentowo odzwierciedlone w aplikacji. Po wybraniu kalibracji automatycznej roleta pojedzie w górę, następnie w dół i znowu w górę. Na koniec zobaczymy wyliczony czas przejazdu. Domyślny czas przejazdu ustawiony w aplikacji na 60 sekund zostanie zmieniony na rzeczywisty. Sterować roletą możemy na wiele sposobów, czy to klikając w ikonę, czy we wskaźnik procentowy. Gdy zamiast rolet będziemy mieli zainstalowane żaluzje, to po zaznaczeniu opcji sterowania lamelami będziemy mogli regulować czas ruchu lameli, a także kąt ich ustawienia. Otwórz roleta. Jasne, otwieram urządzenie roleta. Jeżeli wcześniej mieliśmy już zintegrowane urządzenia Fox z asystentem Google, możemy od razu też sterować głosowo. Z kolei, gdy użyjemy programatorów i wydamy odpowiedni rozkaz, to w ogóle możemy zapomnieć o sterowaniu roletami, gdyż sterowanie będzie odbywało się automatycznie, na przykład według funkcji astronomicznych. Fox to prosty w instalacji i bogaty w możliwości system bezprzewodowej automatyki domowej. Sterownik rolet i żaluzji jest jednym z jego elementów. Dziękuję za uwagę.